Przechodzimy, drodzy Państwo, do kolejnego punktu. To jest punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa. Drodzy Państwo, tutaj w treści wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o podjęcie działań zmierzających do budowy ścieżki rowerowej na Wale Wiszczanym na odcinku od Stopnia Dąbie do Mostu Wandy po zakończeniu jego remontu oraz włączenia jej w miejską sieć ścieżek rowerowych. Drodzy Państwo, kilka tygodni temu odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Małopolskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w Krakowie, na którym mieliśmy okazję dowiedzieć się o szczegółach inwestycji, na którą nasza dzielnica czekała od kilkudziesięciu lat, a więc przebudowy wałów właśnie na odcinku obejmującym Czerzyny, obejmującym Łęk. Ta inwestycja ruszyła kilka tygodni temu. Planowane zakończenie jest w roku 2015 i to niezwykle cieszy, bo faktycznie bezpieczeństwo mieszkańców dzięki temu znacznie wzrośnie, a przypomnijmy sobie te nieraz dramatyczne momenty, kiedy podnosiła się Wisła, przebijała się przez wały, no i nasi mieszkańcy mieli prawo czuć się zagrożeni. Natomiast nie o tym chcę mówić, bo to już jakby za nami, teraz musimy pilotować tylko tego, żeby ta inwestycja została szybko i sprawnie zrealizowana. Ale co istotne, po przebudowie tych wałów, korona wału zostanie przygotowana w ten sposób, że będzie gotowa do wyłożenia ścieżek rowerowych. W sierpniu tego roku Prezydent Rzeczypospolitej wystąpił z inicjatywą do Sejmu, aby znieść zakaz jeżdżenia na rowerach po ścieżkach rowerowych. Skądinąd... Proszę? Powała, przepraszam bardzo, powała. Słuszna jak najbardziej skądinąd inicjatywa, drodzy Państwo. My jakby kojarząc ze sobą te fakty, chcemy wykorzystać ten fragment wału, który powstanie na terenie naszej dzielnicy, bo z jednej strony to będzie, jeżeli to zostanie włączone do miejskiej sieci ścieżek rowerowych, fajna droga rowerowa, która poprawi komunikację, ale z drugiej strony też zyskamy dzięki temu nową trasę turystyczną o walorach krajobrazowych. Stąd też tutaj jest kilka argumentów za tym, żeby właśnie ścieżkę wybudować na wale, wale przeciwpowodziowym. Tym bardziej, że musimy też pamiętać o tym, że wały są niszczone przez zwierzęta, szczególnie bobry. Natomiast no nie chcę tutaj, mam nadzieję, że żaden z rowerzystów się nie poczuje urażony, ale no też ci rowerzyści, jak będą obecni na wale, no to w jakimś tam stopniu odstraszą te zwierzęta, dzięki czemu nie będą te zwierzęta wałów niszczyły. Tak więc no, jest taki wnioskjako zarząd chcemy zawnioskować. To jest oczywiście melodia przyszłości, 2015 rok, ostatni kwartał, na ten czas jest planowane zakończenie inwestycji. Natomiast w związku z tym, że dzisiaj wały znajdują się w zarządzie Małopolskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych, a my chcemy tutaj, żeby się miasto zaangażowało, to mamy świadomość tego, że to będzie wymagało pewnych uzgodnień, przekazania być może terenów w zarząd. No i dzisiaj już warto podjąć działania w tym kierunku. Dobrze, że jest z nami Jerzy Woźniakiewicz, Radny Miasta Krakowa. Dotarł do nas akurat idealnie właśnie na ten moment, gdzie wnioskujemy do Rady Miasta właśnie o dofinansowanie tej budowy ścieżki rowerowej na wremontowanym wale. To jest perspektywa przyszłości, ale polecamy się pamięci. Tyle, drodzy Państwo, z mojej strony. Komisje nie miały okazji opiniować, bo myśmy te uchwały podjęli, te trzy, o których będę, te dwie, o których jeszcze będę mówił wczoraj na zarządzie. Niemniej, drodzy Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciał w tym punkcie zabrać głos? Pani Ania Moksa, proszę bardzo. Ja chciałam zapytać, na koronie wału, jaki będzie rodzaj nawierzchni? Znaczy, ma być sam wał ma być wzmocniony cementogruntem i ma być utwardzona powierzchnia, natomiast nie znam szczegółów, jeżeli chodzi o technologię, ale ma być przygotowana pod położenie ścieżki rowerowej. Także ma już być przygotowana pod to, żeby wybudować na niej ścieżkę rowerową. Proszę. Pani Weronika Szeregowicz, bardzo proszę. Ja jeszcze chciałam zapytać, właśnie to jest pytanie od mieszkańców, czy będą tam planowane jakieś zapory, utrudnienia, które by uniemożliwiały przejazd samochodem po koronie wałów?
Znaczy ja myślę, że po przeprowadzeniu remontu i o ten aspekt będzie trzeba zadbać i o to zadbamy. Wystąpimy do Polskiego Zarządu Melioracji o to, żeby zabezpieczyć wały właśnie przed wjazdem tam samochodów, natomiast no to jest jakieś tam, jeszcze trzeba chwileczkę poczekać. Natomiast faktycznie jest to problem, z którym możemy się wkrótce zmierzyć. Pan Witold Egielski. Ja jestem ciekawy, skąd taka obawa u mieszkańców, że samochody będą jeździć po wodzie. No niestety samochody wjeżdżają. No. Teraz to robią. Już teraz wjeżdżają. Pan Marek Ziemiański. Nie zawsze będzie możliwe wyłączenie samochodowego przez wały, dlatego że tereny, które się znajdują pomiędzy korytą rzeki a wałami, często to są tereny prywatne. Więc ludzie mają prawo dojechać do swoich terenów. Pewnie ruch będzie ograniczony, będzie to kontrolowane, ale nie będzie możliwe wyłączenie zupełnie ruchu samochodowego. On będzie przeprowadzony do nas. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czyli jednogłośnie, bo dotarł do nas pan Jerzy Woźniakiewicz, więc mamy komplet.